Hej, hej, przeszkodowcy! W dzisiejszym raporcie OCR będzie coś o rewolucji w Ninja Warrior Polska. Będzie o wynikach z ostatnich zawodów. Będzie również informacja o składzie reprezentacji drużyn narodowych na Mistrzostwach Europy OCR oraz coś o Ninja Series 2024. Partnerem tego odcinka jest Vitarate, innowacyjna marka specjalizująca się w produkcji suplementów dla osób aktywnych fizycznie. Zaczynam od rewolucji dotyczącej Ninja Warrior Polska. Sezon 10 będzie wyglądał zupełnie inaczej niż pozostałe sezony. To co wiemy na 100%, to dzwonią telefony, uczestnicy są zapraszani na casting, który odbędzie się 25-26 maja. Telefony wydzwaniają już od ostatniego poniedziałku, to jest od 13 maja. To co jest wysoce prawdopodobne, to odbędzie się... To będzie kręcony tylko jeden sezon. Będzie tylko jeden sezon, nie dwa naraz, jak to miało ostatnio miejsce. Wyjątkiem był tylko pierwszy sezon, ale potem już wszystkie kolejne od 2-9 były kręcone dwa naraz. Teraz jest ponownie tylko jeden. A będzie on kręcony 14-18 lipca. To co ważne, zmienia się formuła programu. Będą wyścigi 1-1, więc... Tak, o tym się mówiło wcześniej, to się potwierdza. Tak jak poprzednio, ma być 6 odcinków eliminacyjnych, w każdym z tych odcinków po 32 zawodników, do półfinałów, więc przejdzie 16, a do odcinka finałowego z każdego odcinka po 8 zawodników. Inną zmianą jest jeszcze brak celebrytów, brak gości specjalnych. Jak może wyglądać odcinek finałowy, czy będzie Midoriyama, czy jej nie będzie, o tym nieco więcej piszę na blogu przeszkodowo.pl, więc tam Was odsyłam po więcej szczegółów. A teraz ważna informacja. Skład drużyn narodowych na Mistrzostwa Europy OCR we Włoszech podano do wiadomości, iż Team Poland Women wystąpi w składzie Marta Łosin, Magda Missala, Agnieszka Rynkiewicz, tak więc już uznane nazwiska. Poland Mix wchodzą Paulina Wołczyk, Wojtyszyn, Paweł Jaciów. Myślę, że ten team ma spore szanse dobrze się zgrać. A jeżeli chodzi o Team Poland Men, Piotr Król, Sebastian Kasprzyk i Mateusz Boryczka. Myślę, że zwłaszcza nazwisko Mateusza Boryczki może dla niektórych z Was być może mniej znane. Przypomnę tylko, że Mateusz zajął drugie miejsce podczas finału Ligi Ranmagedonu w Bałtowie, tuż właśnie za Sebastianem Kasprzykiem. A podczas ostatniego Ranmagedonu w Krakowie to właśnie razem z Sebastianem Kasprzykiem tam zarządzili. Więc skoro już jestem przy Ranmagedonie, to przechodzę do wyników z Krakowa. Zacznę jednak od Gamesów, które odbywały się w piątek. Tutaj swoje pierwsze zwycięstwo odnosi Angelika Żolob. Na drugim miejscu Karolina Pisarczyk. Na trzecim Julia Maciuszek. Wśród panów wygrywa Jakub Zawistowski przed Łukaszem Wierzbickim. A na trzecim miejscu Wojtek Rychlewski. W sobotę rekrut w kategorii elit wygrywa Liza Sawinowa. Z tej zawodniczki już dawno u nas nie widziałem na zawodach, ale jest to bardzo mocna, bardzo silna zawodniczka. Przypomnę, rok temu podczas Mistrzostw Europy OCR na Węgrzech zajmowała miejsca 6-7 w kategorii elit. Więc to pokazuje, jak silną na tle również europejskich zawodniczek jest Liza. Anna Solakiewicz zajmuje drugie miejsce, Anna Garlacz trzecie. Wśród panów wygrywa wspomniany Sebastian Kasprzyk, Mateusz Boryczka na drugim miejscu, a Mateusz Krawiecki na trzecim. Drużynowo Fit Park Team, Bifi 24 Team oraz Carbon Silesia Sport by Vitarate. Niedziela to klasik. Wśród pań podium wyglądało następująco. Klaudia Szuba-Łata, Gosia Szaruga oraz Anna Rozkocha. Wśród panów pierwsza dwójka to sama, ale zamieniają się miejscami. Tym razem Mateusz Boryczka pierwszy wpadł na linię mety, na drugim miejscu Sebastian Kasprzyk, a trzeci ponownie Mateusz Krawiecki. Drużynowo Socios Silesia, Fit Park Team oraz Wataha. No to jak jestem przy podawaniu wyników, to przechodzę do Ninja Series Regional z Łódź. Bardzo dobre opinie o evencie, dużo pozytywnych komentarzy w internecie, więc gratulacje dla organizatorów. Jeśli chodzi o wyniki wśród kobiet, Ela Trochonowicz, Lana Degojewa, Natalia Adamkiewicz. Tak wyglądała pierwsza trójka. Wśród panów kategoria Open, Damian Drzewiecki, Kacper Gazurek, Grzegorz Matyszewski,
a wśród panów w kategorii Masters Tomasz Boruc, Paweł Mendelewski oraz Karol Fidor. To jak jestem przy wynikach, to jeszcze wyniki z Amberman Gdańsk. Kategoria Elite odbyła się na dystansie 3 km. I tutaj wśród pań wygrywa Patrycja Teska tuż przed Martą Łosin, a na trzecim miejscu podium Magdalena Więcławska. Wśród panów podium wygląda następująco: Paweł Jaciów, Tomasz Miłoś, Jakub Gawlik i jeszcze drużynówka. Na Ambermanie mamy dwie drużynówki, osobna dla kobiet, osobna dla mężczyzn. Wśród kobiet Active Flow, Biegun OCR, X-Runners. Wśród panów X-Runners, Active Flow i Dynamic Strong Gniezno. No to na koniec jeszcze taki smaczek, informacja o Ninja Series, o evencie, eventach na ten rok 2024. Miałem przyjemność troszkę porozmawiać z Adrianem Piórkowskim, szefem tego całego zamieszania. No i przyznam, że jeżeli chociaż połowa z tego się spełni, połowa z tego dojdzie do realizacji, no to będzie grubo. Warto, myślę, było poczekać te pierwsze pół roku, aby tym drugim uderzyć tak mocniej. No, będzie ciekawie, a co dokładniej się będzie działo, to opowiemy, to właściwie Adrian opowie, a ja go będę troszkę przepytywał. 27 maja planuję live'a z Adrianem, a będę opowiedział, co tam szykuje się, co tam się dzieje na zapleczu Ninja Series, a dzieje się bardzo dużo. Tak więc zapiszcie tam sobie tą datę, 27 maja, poniedziałek, godzina pewnie 20-21, jeszcze będę informował, będzie sporo ciekawych informacji. A co w najbliższy weekend? Dwa biegi ligowe. Jak to możliwe? Ano w ten sposób, że mamy ligę OCR i ligę OCR 100. I w ramach tej pierwszej ligi odbędzie się Vikings Run w Smardzewicach, a w ramach tej drugiej zawody Ospro w Wolicy. Mamy jeszcze Prison Runner w Zabrzu w ten weekend. Bardzo klimatyczne zawody odbywające się w więzieniu, więc coś naprawdę wyjątkowego, taka perełeczka. I jest jeszcze Survival Race we Wrocławiu. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Piona!